Pierwsza książka w moim życiu – Elementarz Wiewióreczki. Nie pamiętam autora, ale mam traumę. To dziś. Dzień dobry, witamy Państwa w poranku Hieronima, środa, godzina 10, kłania się ekipa studia WBP, Marek Semeniuk, Marek Janik, Dorota Mościbrocka, Ewa Hadrian i towarzyszący nam Andrzej Gieroba. Chcemy Państwa zaprosić na pierwszy poranek z cyklu Grunwaldzkiego. Cykl Grunwaldski będzie nas prowadził do wernisażu wystawy, który będzie miał miejsce w bibliotece, w galerii biblioteki 15 lipca. Ponownie w Lublinie. Ponownie w Lublinie powitamy obraz Jana Matejki. Dlaczego ponownie? I dlaczego w Lublinie? I dlaczego obraz Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem, jest ważny dla Lublina, a także dla nas bibliotekarzy, którzy użytkują gmach przy ulicy Narutowicza 4. O tym będziemy rozmawiać i w dzisiejszym poranku i do wszystkich porankach lipcowych przed. 15 dniem lipca. 15 dzień lipca to ważna data w historii Polski. Dzień dobry, pani dzień dyrektor. Dobry. Witam serdecznie. Z nami pani dyrektor Agata Niedziółka, dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic imienia Jana Olszewskiego. Pani dyrektor jest tutaj właśnie z powodu bitwy pod Grunwaldem. Tak, no my mamy to szczęście, że ten obraz tak naprawdę pomimo że już jest kopią, gości właśnie w Skierniewicach. I tak naprawdę trochę tam pomieszkuje w tej chwili. Ireneusz Królewski, który wychował się w domu dziecka w Strobowie, właśnie w Skierniewicach, przez ponad 6 lat swojego życia, młodego życia jako, jako student i artysta-malarz kończący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, właśnie malował ten obraz w dużej mierze również w Skierniewicach. I w początkowej jego fazie, ale szczególnie w końcowej, kiedy poznaliśmy się z Irkiem wiele lat temu na pierwszej wystawie w Izbie Historii Skierniewic, już wtedy rozmawialiśmy o obrazie, o jego wielkości mhm. tak, i o jego przyszłej ekspozycji. I pomimo iż miasto jest niewielkie i nie ma aż tak dużych przestrzeni wystawienniczych, zdecydowaliśmy się, że obraz i malarza tak naprawdę spróbujemy przyciągnąć do miasta, dając mu właśnie piękną pracownię, w której, w której będzie mógł malować. I tak w 2020 roku otworzyliśmy pracownię Ireneusza i wiele osób mogło podejrzeć Irka malującego, pracującego przy obrazie, co było niesamowitym Niesamowitą przygodą, bo na ogół rzeczywiście to, to, to nie, nie było to możliwe, bo nawet kiedy Renausz rozmawiał z nami, malował w Muzeum Narodowym fragmenty obrazu, właśnie z oryginału, patrząc na, na pędzel mistrza Matejki, mówił, że wcale nie było mu łatwo malować wśród osób. I tutaj zdecydowaliśmy się, że spróbujemy tak troszeczkę uchylić drzwi i pokazać naszym odbiorcom, jak wygląda praca. Jak jest żmudna, jak wygląda pracownia przy tak dużym dziele, przy tak, przy tak dużym obrazie, jakim jest właśnie bitwa pod Grunwaldem. No tak, wymiary tego obrazu, tej kopii są prawie równe oryginałowi. Nigdy nie maluje się centymetr do centymetra, ale tutaj ta różnica jest naprawdę niewielka, nie a zatem możemy powiedzieć tak w skrócie: 5 na 10. No tak, 5 na 10, 5 na 11, różnie jest to przedstawiane, ponieważ tak naprawdę sam obraz jest mniejszy, ale dodatkowo dzięki, tym, dzięki wsparciu wielu aniołów, których Irek ma po swojej, na swojej ścieżce spotkał, mamy tak naprawdę jeszcze szansę zobaczyć obraz w oryginalnej aluminiowej ramie, którą odnowiliśmy, mhm. e, w której tak naprawdę oryginał Mateki przez kilkadziesiąt lat podróżował. I my w tym momencie tę ramę mamy, mamy ją, odnowiliśmy, przygotowaliśmy, i pierwszy pokaz w Skierniewicach w 2021 roku właśnie był w tej pięknej ramie, którą, którą Irenausz sam kolorystycznie dobierał, co będziecie, możecie Państwo oglądać na zdjęciach, które, które również biblioteka udostępnia. Także no w ten sposób to tak naprawdę już mamy. Wymiar 5 na 11 to jest ogromny obraz, który rzeczywiście wymaga przestrzeni, wymaga oddechu, żeby go zobaczyć i podziwiać. Ta przestrzeń znalazła się tutaj w naszej bibliotece, w naszej galerii biblioteki, ale historia e, związku e, bitwy pod Grunwaldem e, z gmachem przy ulicy Narutowicza 4 sięga o wielu dziesiątek lat wstecz. I jest e, Znana, nieznana, ale na pewno interesująca. Do tego będziemy jeszcze wracać. Będziemy rozmawiać też z Ireneuszem Rolewskim, i tutaj tych rozmów będziemy Państwu proponować kilka. Ta pierwsza już za chwilę, ale chciałabym powrócić jeszcze do obrazu, do dzieła artystycznego, które po pierwsze powstawało wiele lat, bo Pierwszy dzień pracy, to jest rok 2015, mhm. pierwszy dzień pracy Ireneusza Rolewskiego w Muzeum Narodowym, tak. kiedy e, fragmenty obrazu po raz pierwszy przerzucał na swoje płótna. Być jak matejko taki nosi tytuł, ten nasz dzisiejszy poranek. Ale być jak matejko to jest jedna rzecz, a zaopiekować się takim dziełem to druga rzecz. <grym> Jak wygląda opieka nad dziełem? Jak wygląda opieka nad obrazem? Mówi Pani tutaj o wielu aniołach, bo trzeba było wsparcia na to, aby to dzieło powstało, zostało ukończone i aby mogło ruszyć w podróż. Pierwszym przystankiem jest Lublin, za to się kłaniamy i za to dziękujemy, ale przecież nie ostatnim, bo są już plany na kolejne wystawienia tego obrazu w Polsce. Tak, jak najbardziej. Tak no, jak rozmawialiśmy z Ireną Uszem, no to jego celem było tak naprawdę namalowanie obrazu ku pokrzypieniu serc Polaków. Mm -hmm. Zresztą tak malował też Matejko. I pomimo już pierwotnie planował namalować tylko jeden fragment miała być to praca tak naprawdę w ramach zajęć na uczelni. Kiedy dowiedział się o bardzo złym stanie oryginału mistrza Matejki, zdecydował się namalować całość. I tak powstało 11 części, 11 części, które były w sposób bardzo żmudny, supełkowane i łączone wtedy w Konstancinie. I pamiętam to nasze spotkanie w Konstancinie, kiedy, kiedy Irenausz zaprosił mnie tak naprawdę do tego, żeby przejść się po obrazie, bo nie było przestrzeni, w której mógłbym malować w pionie. Mhm. I to się też stało takim głównym argumentem i motorem, do tego, żebyśmy zespołem muzeum przywieźli z powrotem obraz do Skierniewic. I tutaj tak naprawdę Ireneusz po raz pierwszy miał szansę malowania i dokańczania obrazu w pionie. Dzięki temu też wszystkie szwy i wszystkie łączenia, które, które zawiera tak naprawdę miały szansę się rozprostować i rozejść. Tak? No to jest proces, który trwa ponad dwa lata. Już teraz w niewielu miejscach będziecie mogli Państwo to zobaczyć. Oczywiście światło bardzo często pokazuje i odkrywa te miejsca, bo Matejko malował na pięknym, sprowadzonym płótnie jednej, w jednej części, natomiast no tutaj Ireneusz nawet nie miałby szansy wejść z tak dużym płytnem do Muzeum Narodowego, które nie nieczęsto wydaje zgodę na, na, na malowanie z oryginałów i na kopiowanie z oryginałów z, z swoich dzieł, e, które posiada, czy w depozycie, czy w, czy w kolekcji. E, także Irenausz po prostu podróżował z fragmentami, a wiele z nich malował również ze zdjęć wysokiej rozdzielczości. I tak powstało wielkie, ogromne dzieło, jeżeli chodzi o przestrzeń, które wymaga rzeczywiście zupełnie innej opieki, bo każda razowa, Podróż tego obrazu łączy się z bardzo dużą logistyką, co dla tak młodego człowieka, jakim jest Ireneusz, jest absolutnie niemożliwe. Dlatego mówię o tych aniołach, bo bardzo wiele firm, bardzo wiele instytucji publicznych, łącznie z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego, wspierało Ireneusza w tej ścieżce i w tej podróży pracy nad, nad tym obrazem. No i dzięki temu, po ponad sześciu latach, bo to jest sześć lat z życia Ireneusza, mm -hmm. możemy podziwiać dzieło, które naprawdę jest niesamowite. To jest, to znaczy, widać w tym dziele Irka. I, i widać, że robi widać to troszkę swoje swojemu widać Tak, serce, zaangażowanie ogromne. I tak on się też nie przyzna, ale tak jak mówi, bo on tak naprawdę ten obraz mógłby malować do końca życia. Tak jak zaczął w młodości jeszcze w bursie mhm. na ścianie, tak mówi, że teraz też mógłby go malować do końca życia i nigdy nie będzie dla niego idealny. I chyba to to jest taka przewara większości artystów, że, że absolutnie nie, nigdy nie są do końca zadowoleni z tego, co zrobili. Także no, Irek też to ma. <grym> Także mówi, że tak naprawdę chciałby... Pop Poprawiać, malować, domalowywać cały czas. Także za każdym razem, kiedy obraz jest po jakiejś ekspozycji zwijany mm -hmm. i przenoszony do pracowni, to on nadal pracuje i nadal w przerwach mówi, że bardzo często, czy odpoczywa, czy właśnie chcąc zmienić myślenie, to wraca do bitwy. Ale ja też tak czekam, i większość z nas czeka też na, na jego. Nowe dzieła, na, je, na, na jego własne twórcze interpretacje rzeczywistości, a wiem, że są naprawdę ciekawe. Zresztą jego wystawa, teraz dyplomowa na ASP, pokazywana właśnie w Łodzi, rzeczywiście zachwyciła i przyciągnęła też wielu odbiorców. Bitwa pod Fuszynem, bo dokładnie taki był tytuł cyklu, była niesamowita. Mówiła właśnie o łączeniu rzeczywistości, tak naprawdę łączeniu światów. Mhm. Na pewno Państwu będzie mógł jeszcze więcej o tym sam powiedzieć. Bo, bo zamysł tych obrazów też jest niesamowita, więc ta bitewna rzeczywistość ciągnie się za, za artystą. Zobaczymy, jakie będą kolejne odsłony jego, jego twórczości, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo twórczy. Już za chwilę zapytamy o to, co było przed bitwą, co będzie po, jakie ma plany. Myślę, że niektóre z nich nam zdradzi, chociaż jak ta artysty, artyści mają to do siebie, że niektórych planów nie zdradzają, żeby nie zapeszyć, ale myślę, że tutaj co nieco czegoś się, do, czegoś się dowiemy. A o tych planach obrazu na przyszłość mhm. jest w Lublinie, będzie u nas eksponowany do 30 września. A czy są już kolejnie chętni na to, aby ten obraz mieć u siebie, pochwalić się? No eksponować. Tak. Czy jest jakiś pomysł na, na to, że on kiedyś z Muzeum w Skierniewicach wyjedzie i będzie gdzie indziej eksponowany na dłużej, chociażby w ramach jakiegoś depozytu? Tak, chyba główny plan, który, który rzeczywiście uda nam się zrealizować, mamy taką ogromną nadzieję, to jest rzeczywiście powrót dzieła do, trochę do źródeł, czyli mhm. Muzeum w Grunwaldzie. Mhm. I rzeczywiście teraz prowadzone są rozmowy pomiędzy muzeami e, i, i również z artystą. Także mamy nadzieję, że stąd obraz przejedzie dokładnie tam, ponieważ e, świeżo otwierane wystawy, świeżo otwierane przestrzenie muzealnicze, właśnie w tamtym miejscu, e, chcą również pokazać to dzieło mhm. i, i, i pracę artysty, ponieważ na no, oryginał niestety nigdy nie będzie mógł tam. E, e, Powędrować i, i, i zachwycać o, oczu odbiorców, a więc mamy nadzieję, że ta kopia będzie e, będzie trochę takim zastępstwem, ale również będzie pokazywała e, no, całą historię, tak, która, która e, dokładnie w tamtym miejscu się wydarzyła. To ważne miejsce, zacne miejsce, myślę, dla tego obrazu, zwłaszcza, że e, to, co się dzieje właśnie o tam w Muzeum Grunwalskim, przyciąga co roku właśnie w rocznice bitwy, nawet niekoniecznie okrągłe rocznice, które tak kochamy i lubimy, mhm. ludzi, którzy zjeżdżają się po to, aby zobaczyć rekonstrukcję bitwy, aby poznać historię tego wydarzenia. My tutaj celem uzupełnienia tej wystawy, bo właściwie to jest taka wystawa jednego obrazu. Ogromnego i pięknego, ale chcielibyśmy to jakoś uzupełnić dla Państwa, i między innymi z naszych zbiorów bibliotecznych będziemy pokazywać dawne i współczesne książki związane z Grunwaldem. I okazuje się, że ta bitwa Grunwaldzka w historii miała Polski bardzo duże znaczenie. Te rocznice właśnie takie okrągłe, Obchodzone w różnych czasach z bardzo dużym pietyzmem próbowały odtworzyć to, co się działo wtedy w 1410 roku, ale również pokazać wartość tego wydarzenia, wagę tego wydarzenia dla późniejszych dziejów Polski. Ukazywały się fantastyczne albumy, ukazywały się fantastyczne dzieła literackie, które o tym zwycięstwie grunwaldzkim mówiły. Także myślę, że powrót tam do korzeni będzie chyba bardzo ważnym powrotem dla tego obrazu. No absolutnie. No, bitwa jest taką lekcją historii Polski, bo Matejko zawarł tam przeróżne wydarzenia, nie tylko te grunwaldzkie. Mhm. To jak odczuwał również Polskę, odczuwał swoją miłość do ojczyzny, więc można. Można to tam podejrzeć na tym obrazie i trochę podejrzeć jego, jego poglądy, jego, jego myśli. Tak. Wbrew pozorom, nie jest to tylko obraz batalistyczny, realistyczny, tak. ale niesie w sobie tak wiele metafor, bardzo, które bardzo. są odczytywane w różnych wiekach, i to zarówno przez literaturoznawców, artystów, plastyków, przez filozofów. Absolutnie historiografów. Tak, absolutnie tak. Jest tam bardzo dużo elementów dotyczących zbrojenia, dotyczących ubioru, które wbrew pozorom absolutnie nie wiążą się z, z rzeczywistością bitwy. Natomiast Matejko malował je po pierwsze, aby dać wyraz. Znaczeniu pewnych um, wydarzeń w historii Polski, a czasem, żeby pokazać swój kunszt malarstwa. Mhm. I żeby pokazać i zagrać trochę na nosie innym e, innym artystom, malarzom, pokazując, tak, ja umiem, potrafię lepiej mhm. e, niż wy. A więc e, naprawdę warto oglądać ten obraz fragment po fragmencie, postać po postaci, e, patrzeć. Co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, które postacie były w tej rzeczywistości grunwaldzkiej, a których nie było, które są symbolem niepodległości Polski, niepodległości właśnie polskiej Litwy i polsko-litewskiego, a które tak naprawdę symbolizują właśnie jej upadek, bo takie elementy też są na tym obrazie. Także zachęcam Państwa. Bardzo dużo z historii Polski można się w tym obrazie zakochać i można w tym obrazie zobaczyć. Wernisaż planujemy na 15 dzień lipca, jak już powiedziałam, ale obraz zostaje z nami tutaj w bibliotece do 30 września i my już planujemy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania związane z tym obrazem. Będziemy nawiązywać i do samego Mistrza Jana, i do obrazu yy, Bitwa pod Grunwaldem, będziemy Państwu opowiadać o historii związanej z tym gmachem i z bitwą po, pod Grunwaldem. Zapraszamy i osoby młode, i osoby starsze. Mam nadzieję, że przy okazji wrócimy i do krzyżaków. I do Kraszewskiego, do Krzyżaków 1410, do tej książki, wrócimy do wielu jeszcze innych książek, które no, historycznie czy też literacko do tego wydarzenia nawiązywały. Jeszcze też dwa elementy, o którym trzeba wspomnieć i warto wspomnieć, to między innymi fakt, że niektóre militaria użyczyło nam na tę wystawę Muzeum Narodowe w Lublinie. A zatem będą miecze, i to aż trzy, nie tylko dwa. Będą toporki, siekiery z tego okresu, a również Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział lubelski, monety z tego okresu będziemy mogli zobaczyć, a także różnego rodzaju artefakty upamiętniające bitwę pod Grunwalden, które były takim wyrazem patriotyzmu przez wieki i często w naszych domach. Się pojawiały, na przykład takie plakiety ozdobne, różnego typu, nawiązujące do bitwy pod Grunwaldem. Zapraszamy na te wystawy. Jeszcze raz przypomnę, Wernizarz, 15 lipca. Na naszej stronie internetowej do 15 lipca codziennie nowe fakty, nowe wydarzenia. Takie zapowiedzi, które mają Państwu pokazać, jak wielką wagę przywiązujemy do tej wystawy. Ta wystawa to kolejna wystawa w naszym roku jubileuszowym biblioteki. Przypominam 115-lecie w tym roku Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego obchodzi i to wydarzenie myślę, że będzie takim może nie uwieńczeniem, bo jeszcze do końca roku trochę czasu zostało, ale takim wydarzeniem, które wzmocni ten nasz jubileusz i, i Pokaże, że biblioteka przez 115 lat swojego istnienia zawsze przywiązywała wagę do tego, aby nie tylko skupiać się na wypożyczaniu książek, ale również wzmacniać, na, wzmacniać w Polakach poczucie tożsamości narodowej, e, uczyć historii, e, pamiętać o wydarzeniach, które tworzyły naszą historię, a przez to tworzyły i tworzą nas. Tak. Dziękuję pani dyrektor za to Bardzo spotkanie. Dziękuję. Pani Agata Niedziółka, dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic imienia Jana Olszewskiego była naszym gościem. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Tam są zdjęcia z e, przybycia obrazu wprowadzenia mm -hmm. e, obrazu, że tak powiem, do danej biblioteki, <noise> rozwijania obrazu, można zobaczyć, jak pani dyrektor czynnie uczestniczyła we wszystkich tych e, kolejnych e, sekwencjach <noise> wydarzeń to była bardzo duże, to było bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie tak, to my to bardzo doceniamy że zostało to zrealizowane w sposób perfekcyjny za to bardzo dziękujemy no i myślimy już z żalem o tym że kiedyś będziemy się z obrazem żegnać ale może ponownie powróci. Ja trochę mam taką cichą nadzieję, że obraz dzięki temu, że może, tak, w przeciwieństwie do oryginału, może podróżować po całej Polsce i wiele osób, które bardzo rzadko ma szansę zobaczyć, a może nawet nigdy oryginał będą mogły podziwiać to dzieło, bo naprawdę robi ogromne wrażenie i spędza się przy nim bardzo dobry czas, bo, bo można go czytać godzinami. Także i tego Państwu życzę, naprawdę, bardzo dobrego czasu właśnie z tym dziełem, z tym malarstwem i z naszą historią. To będzie wystawa jednego obrazu. Krzesła będą dla Państwa. Nastrój zrobimy odpowiedni. Przygotujemy materiały, które jeszcze będą takimi materiałami wspomaga wspomagającymi naszą wiedzę e, dotyczącą bitwy pod Grunwaldem. No i cóż, zapraszamy. zapraszamy. <grym> Dziękujemy. Terima kasih telah menonton! Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dobieramy idealne pary. Dzień dobry, poranek u Hieronima, druga część, ponownie wita studio Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. Kontynuujemy rozmowy o Grunwaldzie, o bitwie pod Grunwaldem, a konkretnie o kopii obrazu, który już, Wisi w galerii naszej biblioteki. Przed chwileczką gościem programu była pani Agata Niedziółka, dyrektor Muzeum w Skierniewicach, które te kopie do nas przywiozło. A teraz gościem Ireneusz Rolewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Autor kopii. Tak. Autor kopii obrazu. Ponieważ y, kiedyś usłyszałam, że przyjemności trzeba sobie dozować. A rozmowa z Ireneuszem Rolewskim jest przyjemnością. Poznaliśmy się kiedyś i wiem o tym, wiem co mówię. W związku z tym będziemy Państwu dozować przyjemności spotkania z naszym mistrzem. Dzisiaj pierwsza część rozmowy. Ireneusz Rolewski zostaje u nas w bibliotece. Będziemy nagrywać dla Państwa kolejne spotkanie i, tak jak powiedziałam, do 15 lipca, do wernisarzu wystawy, będziemy dozować rozmowy o bitwie pod Grunwaldem. Dzisiaj chcieliśmy Pana przedstawić. Ireneusz Rolewski, autor kopii Bitwy pod Grunwaldem. Kilka słów o sobie. No tak, no, nazywam się Ireneusz Rolewski. Aktualnie jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom obroniłem w listopadzie. No i ta obrona, znaczy tak jakby. To, że doszło do tego dyplomu, to no, wielkie szczęście, bo był to ostatni termin. Przez trzy lata e, do Aha, dyplomu dochodziło. To pan z tych długostudujących? Tak, wieczny student tak <laughs> zwany. E, no, w każdym razie studiowałem 8 lat e, w tej uczelni. E, zanim e, byłem studentem, ukończyłem liceum plastyczne w Łodzi e, imienia Tadeusza Makowskiego. No, szkoła też uważam... E, Zawdzięczam tej szkole bardzo dużo, jeśli chodzi o pojęcie, o odnalezienie się w sztuce, o takie liźnięcie nie tylko malarstwa, rysunku, ale też i form użytkowych, ubrań, zabawek, bo takie rzeczy mhm. też projektowałem i wykonywałem. Zanim do liceum się dostałem, to... Uczyłem się w gimnazjum w Żelaznej. No i szkoły podstawowe były dwie: w Dębowej Górze i, i w Bednarach. Mieszkam aktualnie w Skierniewicach. Dużą część swojego życia mieszkałem w Łodzi, gdzie byłem uczniem liceum Łódzkiego i, i Łódzkiej Uczelni. I urodziłem się w Łowiczu. Także jestem Łowicz. Szakiem i Skierniewiczakiem. Teraz. Rozumiem. Teraz mieszka Pan w Skierniewicach. Na razie swoje życie zawodowe, prywatne związał Pan z tym miastem. Porozmawiajmy jeszcze o Pana planach zostania twórcą, artystą, malarzem. Liceum plastyczne rozumiem, to jest ta pierwsza sztuka wyboru, kiedy już Pan wiedział, że droga artystyczna jest drogą dla Pana. Przywołał Pan tutaj kilka różnego rodzaju typów sztuk. Które każdy uczeń liceum plastycznego, których próbuje się. Od razu Pan wiedział, że malarstwo to jest to, a nie na przykład rzeźba, sztuka użytkowa. Cały czas nie wiem, czy malarstwo to jest to, bo mhm. inna, inne dziedziny sztuki cały czas mnie interesują. Jeśli znaczy chodzi o tą, o tą formę rzeźbiarską, ostatnio przetransportowałem rzeźbę, której robiłem renowację z liceum. No, to była rzeźba giniana i odlew z gipsu dentystycznego. No i tą rzeźbę ostatnio właśnie odnawiałem. I tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby na jakiś czas troszeczkę odejść od malarstwa i zrobić coś innego, coś bliskiego, tak żeby trochę nabrać dystansu do tego, co się działo, dzieje. I co może się dziać, żeby sobie jakąś tak zaplanować przyszłość, yy, ale właśnie przez jakiś taki y, chwilowy reset w tej, w tej dziedzinie. Ale tak, no, lubię rzeźbić, lubię rysować. Znaczy, lubię. No, po prostu rysunek jest taką pod, podstawą dla prawie, że każdej dziedziny tych sztuk mm -hmm. wizualnych, że y, Od dobry. Niego się, zaczyna. Od tak, niego się tak, zaczyna. Tak, tak. tak. O, y, rzeźbiarz y, musi dobrze rysować. Znaczy, Słyszałem o takim, który nie potrafi kompletnie rysować i jest wybitnym rzeźbiarzem, ale, ale zwykle to jest tak, że świadomość tej przestrzeni, którą budujemy przez linię, czyli linie mają, wpisują się w jakąś przestrzeń i tą przestrzenność, jak jesteśmy w stanie uzyskać na papierze i uzyskać jakieś proporcje, to właściwie z automatu jesteśmy biegli też w rzeźbie czy malarstwie. No malarstwo to jest tylko dodatek koloru, bo tak jakby ten walor. W rysunku i w malarstwie jest często bardzo podobny, tylko, tylko że potem no wiadomo, że zmienia się temperatura tych plam. No, malarstwo jest dziedziną bardzo szeroką i no, każda kultura aktualnie ociera się o malarstwo. No malarstwo się troszeczkę rozwinęło i weszło w film. No jest malarstwo cyfrowe, malarstwo jakieś takie. Uwspólnotnione z... i unowocześnione. Tak, tak, ale, ale już granice między malarstwem a rzeźbą gdzieś się powolutku zacierają, między malarstwem a rysunkiem, między malarstwem a grafiką. Mhm. To takie wszystko jest. Wspólnota sztuk. Wspólnota mhm. sztuk. Ja ciągle będę doprowadzała oczywiście do tego Matejki, który nas tutaj połączył, ale jeszcze podpytam. Dyplom z malarstwa, mhm. praca dyplomowa o Matejce? Znaczy tak, jak mówiłem o Liceum Plastycznym, które ukończyłem w Łodzi, no to dyplom tam już, pierwszy, to był pierwszy mój dyplom, jaki mhm. zrobiłem. To był dyplom z ubiorów. To, była to kolekcja ubrań preteporte, które przedstawiały właśnie elementy bicy pod Grunwaldem. Oryginału były to fotografie, powycinane, naniesione na dzianinę bawełnianą. Potem wzmocnione fizeliną, i, i uszyty były z tego ubrania. A tłem do tego dyplomu była tak, był mural w bursie szkolnej w Łodzi, który przedstawiał bice pod Grunwaldem. Czy on jeszcze jest? Nie wiem. Może nie być już od jakiegoś czasu, bo jak ja kończyłem liceum plastyczne, to był taki problem, że nie znając technologii malarstwa, malowałem farbę olejną mhm. na ścianie, a olej lniany zakwasza. Te, te pierwsze warstwy farby, i one się po prostu od, odwarstwiają od Aha. tego, co jest pod spodem. I były takie już całkiem spore, w y, y, jakiejś takiej krągłości, pod ścianą, że jak się pukało, to było słychać pusty dźwięk. Także, Czyli takie odpryski potem się niestety tworzyły? Y, no tak, tak. znaczy mhm. Robiły się takie właśnie rozwarstwienia, i, i co prawda farba nie odpadała, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Znaczy, nie, wiem, nie wiem, czy on tam jeszcze jest. No według mnie też powinni odświeżać te ściany, więc może już go nie ma. Może już go nie ma. Ale pierwszy był mural, tak? Pierwszy mhm. był mural i, i ta kolekcja strojów. To jest bardzo interesujące, bo no faktycznie, gdy patrzy się na obrazy Jana Matejki, to to bogactwo ubiorów rzeczywiście rzuca na kolana. Mhm. Można je przetransponować do współczesności i pan to uczynił, tak? Tak, bo zależało mi na tym, żeby coś, co no jest troszeczkę i patetyczne i takie no troszeczkę dekoracyjne, ilustracyjne, ale bardzo ważne dla, dla naszego kraju, dla, dla naszej kultury, dla tożsamości, żeby ucz, jakąś powiązać to z, z Modą. No to ludzie wtedy, mm -hmm. to był 2012 rok, no, chodzili z plusami z kapturami, mm -hmm. jakieś takie były też wtedy płaszcze modne, No nadal są modne, ale już takie duże wykładane na kołnierze może? Tam się nie, 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 akurat, akurat żeby uszyć, bo ja, była sylwetka, właściwie miały być trzy, trzy y, mm -hmm. ubiory, udało mi się wykonać dwa, ledwo. Y, i żeby wykonać tą męską, ym, taki męski yy, ten ubiór, to rozprułem yy, marynarkę no i zobaczymy, jak ona jest skonstruowana. Porozcinałem wszystkie te. Elementy, z których szyje się ubranie, no i po prostu starałem się to odtworzyć, bo to był rozmiar mój i wiedziałem, że jak to, to dobrze odtworzę, to, to powinno na mnie pasować. No i wszystkie te elementy, jak tutaj, takie na ramienniki, takie <totrofie> gąbczaste, też był, był, jak to się nazywa, jest taka. Kanina, którą się oddziela ubiór od tego. Od, podszewka, podszewka, A, A Tak, podszewki były też hmm. różnokolorowe. Starałem się dobrać do, do, do tego, co jest na zewnątrz, żeby że jak się rozpina, to żeby tak jakoś to hmm. ze sobą korespondowało. No i do tej marynarki doszedły tak zwane kontrafałdy, które też się układały w obraz. Jak, jak ktoś szedł i, i powietrze wypychało ten tył, no to rozkładał się obraz, który przedstawiał. E, właśnie śmierć Mistrza Krzyżackiego. No, dół był poświęcony Krzyżakom. Zresztą tak jak Matejko pokazywał te wartości, im wyżej, tym więcej, większa waga, im niżej, tym, tym bardziej się to kojarzy z jakimś takim czymś złym. E, ze zdradą, z e, czymś, co szkodzi nam. E, no i też kolorystyka była taka chłodniejsza. E, no i był kaptur. A w przypadku damskiego ubioru, no to była to też suknia, która przypominała zbroję. Były to, mhm. Była to wykorzystana srebrna podszewka, tylko miała tak dużo przyklejonych warstw i że właściwie te elementy no, stały tak no, jak, jak prawie y, 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 blacha. Mhm. Jakaś taka y, 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 wycięta w taki, może nie trójkąt, ale. Zdeformowany prostokąt. No i one były połączone zieloną tkaniną. U góry też była e, taka bluza bez, bez rękawów z kapturem i też był, e, był obraz, który oczywiście opowiadał co innego e, i też w innym kolorze. Inny filtr był nałożony na, e, na, te, na tą e, scenę. Zachowały się te stroje? Właśnie ciężko mi powiedzieć, bo jakiś czas temu starałem się dojść do tego, czy one są w archiwum. E, w Łodzi, właściwie nie wiem. No, y, chciałbym je odzyskać albo zobaczyć. Y, Ale zdjęcia, projekty są. Gdzieś tam może bym znalazł, bo na, jakiś czas temu je szukałem i, i zachowały się trzy zdjęcia. Trzy zdjęcia na pewno mam. Y, nie wiem, gdzie mam pozostałe, bo to było wszystko bardzo dobrze zdokumentowane, bo musiało być zdokumentowane, mm -hmm. czyli cały proces y, y, dochodzenia do tego efektu końcowego. Y, no to było ponad 150 fotografii. Yy, nie wiem gdzie to wszystko jest. Ubiegamy się o to, aby pan te fotografie znalazł. Yy, przeglądam pana dossier. Takie właśnie taką teczkę artystyczną i muszę powiedzieć, że ona jest imponująca, tak, tutaj mam hmm. różne wystawy, które, w których Pan uczestniczył zarówno hmm. wystawy jakieś indywidualne, wystawy zbiorowe. Mam tutaj wypisane różne projekty, których hmm. jest Pan autorem. Projekty, tak jak tutaj mówimy, zarówno związane z jakimś sztuką użytkową, z malarstwem, ale również z projektami różnego rodzaju fotografii. Projektował Pan również materiały, które przydawały się chociażby w filmie biograficznym o Panu, który został nakręcony. No to, to powiem tak, imponujące, imponujące, chociaż droga artystyczna, jak Pan powiedział krótko, bo jest Pan młodym człowiekiem, ale powiedziałabym pracowitym. Pracowitym. To teraz porozmawiajmy już o ym, studiach wyższych. I tutaj ten matejko, który nam się pojawia. Matejko, który nam się pojawia, i rozumiem, że ta fascynacja się rozwinęła. I takie no, pytanie banalne, ale ono musi paść. Co takiego zafascynowało pana w mistrzu Janie Matejce? Znaczy, na pewno, rozmach. To, co malował i jak to malował. Jan Matejko no, jest zdecydowanie wyjątkowym człowiekiem, wyjątkowym twórcą, wyjątkowym pedagogiem. Wszystko naraz, ale to, że doszło do, tego, do tej kopii, no ja musiałem się później jeszcze bardziej zbliżyć do Matejki. Ale to, że doszło do tej kopii, no to właśnie zawdzięczam temu dyplomowi w liceum plastycznym, mm -hmm. bo y, to było tak, że. Na zajęciach z technologii malarstwa poznajemy techniki dawnych mistrzów, no wykonujemy tam podobrazia w pracowni, uczymy się receptur różnych. No i w pewnym momencie, na drugim roku, bo od pierwszego się zaczyna ten, ten przedmiot i jest kontynuowany do trzeciego roku, na drugim roku w każdym razie poprosiłem profesora, żeby zrobić kopię, ale właśnie już w Muzeum Narodowym, fragmentu bizy pod Grunwaldem. No i on dziwo zgodził się, poparł to, dostałem rekomendację profesora, dostałem rekomendację dziekana, za co im cały czas bardzo dziękuję. I tutaj też zaważyło chyba to, że zrobiłem ten mural w bursie szkolnej i że uszyłem te ubrania, bo ja to wszystko wysłałem jako załącznik do dyrekcji i prośbę o udostępnienie mi oryginału. Do prac nad, nad tym elementem w ramach przedmiotu. No bo to nie jest takie proste. To nie jest tak, że bo bierze pan kartony, że bierze pan hmm. pędzle, bierze pan farby, wchodzi pan do muzeum i mówi o, będę sobie malował kopię. Uświadomym naszym widzom, że to tak nie wygląda. Znaczy dużo osób przychodzi tak i tak robi, tylko okay. że wiadomo, że jak chcemy ustawić już sztalugę i się zbliżyć mm -hmm. tak z czymś takim czymś większym tak. gabaretowo no to, to już potrzebujemy mieć zgodę i musimy też się zapoznać y, z tymi procedurami, które tam mm -hmm. y, obowiązują, czyli musi być odpowiednia odległość zachowana, muszą być jakieś takie marginesy z tekturki poprzyczepiane, y, czas, y, też musimy się podporządkować pod y, tak jakby ten y, czas, kiedy y, muzeum działa, jest otwarte, na przykład w zamknięte, znaczy później, później, pod koniec pracy udało mi się pracować na dni zamknięte, ale to była, to była długa droga. Na, na początku, początku po prostu musieliśmy... Zdobyć zgodę. Zdobyć zgodę. Zdobyć zgodę, właściwie sześć zgód, bo to była zgoda, tak, na, na pewno od dyrektora, który się chyba podpisywał jako ostatni. To było, Jak ja tam pracowałem, to trzech dyrektorów się zmieniło. Procedury były długie. Były długie, bo oddział prawny, oddział y, dział prawny, dział konserwacji, dział ochrony, no sześć, sześć różnych. Podmiotów. Ale zamierzenie na początku było takie, że maluje pan tylko fragment. Tak, 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 tylko mhm. fragment, ale w trakcie pracy nad pierwszym elementem, który malowałem 105 dni, y, Dowiedziałem się, że oryginał nigdy nie wyjedzie z muzeum, ponieważ mhm. jest w stanie, ci znaczy nie jest w stanie opuścić murów. Już nie, nie może podróżować. Tak, nie może podróżować. Są na YouTube zresztą materiały, gdzie, gdzie pan konserwator Piotr Lisowski, bardzo fajny człowiek, opowiada o tym, jak płótno zostało zniszczone podczas wojny jak płótno, w jakim ono jest teraz stanie, dlaczego nie można go wywozić. Ja, tak jakby nie mam fachowej wiedzy, więc nie chcę się wyrażać, ale w każdym razie obraz nie jest w stanie opuścić yy, z powodów takich czysto ekspozycyjnych muzeum. No chyba żeby było, się jakiś dramat wydarzył, to, to wiadomo, że w ciągu kilku dni obraz yy, opuszcza salę. Yy, no ale to był powód taki kluczowy, że, że był sens w ogóle wykonywania kopii. Bo tak to, kopia dla kopii gdzie oryginał już mógłby sobie jeździć, to, to raczej sensu by nie miała. Ale tak to stwierdziłem, że jak już mam jeden element, to domaluję kolejne. No i w sumie powstało w muzeum pięć elementów z 11, mhm. Czyli pięć środkowych, no i doszyte są yy, yy, dwa ostatnie elementy: pierwsze i ostatnie takie połóweczki. No i cała góra też po, powstawała yy, poza muzeum. I teraz nawiązując do rozmowy z panią dyrektor, mhm. która y, y, inaugurowała ten nasz poranek u Hieronima, teraz już wiemy, że obraz powstał. Tak jak powiedziałam i zapowiadałam y, o tym, jak pan malował obraz, chcielibyśmy z panem zrobić osobną rozmowę i dla państwa ją wyemitować. Y, do nas, do biblioteki, obraz przyjechał w całości. Pan go malował w częściach. O tym, jak te części były zespalane, porozmawiamy przy innej okazji. Do nas ten obraz przyjechał w całości ile waży obraz? No my, my to na razie jesteśmy w stanie oszacować, bo mm -hmm. e, biorąc pod uwagę wagę płuc, samego płótna, e, ilość e, zużytej kredy, jako składnik gruntu mm -hmm. kredy, pigmentów i e, olejów, Potem dodając do tego wagę farb, no to tak około 80-70 kg obraz może ważyć. No ale są jeszcze inne elementy, które też, też swoje ważne. No właśnie, te elementy, które obserwują nasi widzowie, którzy oglądają nasz porany, kiedy widzimy, jak elementy podtrzymujące ten obraz zostały do naszej biblioteki wprowadzane, dodajmy od razu, że to, był, to są elementy, które specjalnie zostały przygotowane na tę ekspozycję, bo w Muzeum w Skierniewicach, w Skierniewicach zobaczą Państwo ten obraz zupełnie inaczej zainstalowany, zupełnie inne są te krosna podpory, podtrzymujący obraz, natomiast żeby mógł być przetransportowa przetransportowany i u nas pokazany, trzeba było wykonać specjalne nowe, hmm. nowe zabezpieczenia. I to waży, prawda? Tak, tak, to waży. Nie pamiętam ile, bo musiałbym sobie zaktualizować wszystko, hmm. ale z tego co pamiętam około to na 200 kilo, mogę się pomylić o tam nie wiem, paręset kilo, ale, ale chyba to była to na 200, tak jakby y, to krosno stalowe plus y, cztery nogi, mm -hmm. tak, tak tyle ważyło. Nie, nie. Wszystko to zostało przywiezione ze Skierniewic, hmm. wprowadzone tutaj do naszego, do naszego pomieszczenia, najpierw na parter. Przez moment obraz był blisko tego miejsca, hmm. gdzie w czasie wojny był przechowywany bo był przechowywany w czasie wojny, o tym będzie też odrębna historia, ponieważ yy, właściwie powodem sprowadzenia tego obrazu do nas, do nas do biblioteki jest fakt, że w czasie wojny obraz tutaj przebywał przez dwa lata. Na parterze biblioteki, ówczesne pomieszczenia i biblioteki i Muzeum Lubelskiego i to co mówił pan Irek przed chwileczką jest ważne, obraz też nie miał opuszczać zachęty. Ale sytuacja wojenna, sytuacja września 1939 roku, spowodowała, że na szybko obraz został z warszawskiej zachęty ewakuowany. Znalazł się w Lublinie. Notabene znalazł się w Lublinie w tym dniu, kiedy było największe bombardowanie Lublina 9 września. Cała historia wojenna jest tutaj takim materiałem na film. Mamy nadzieję, że taki film powstanie. Obraz był przechowywany tutaj w naszym, w naszym gmachu, przy ulicy Narutowicza 4 na parterze i kiedy wprowadzano ten obraz, kiedy koledzy w dużej sile zarówno z Muzeum w Skierniewicach, jak i nasi koledzy z biblioteki ten obraz wnosili do galerii, czyli na drugie piętro, pomyślałam sobie, że to był ten moment, kiedy kopia obrazu znalazła się blisko tego miejsca, gdzie w czasie wojny obraz był przechowywany. Dzisiaj obraz eksponowany jest w Galerii Biblioteki. Widzą Państwo na ekranie, jak został wciągany, już jest. Pan jeszcze z nami zostaje, bo ten obraz trzeba jeszcze napiąć, prawda? Mhm. Tak i tutaj udało się troszeczkę to przyspieszyć, bo tradycyjnie wykorzystuje się taker, szywki, kiedyś gwoździe. No, wpadłem na pomysł, żeby użyć magnesy. Po prostu magnesy mm -hmm. dymowe, które mają tam około 5-6 kg nacisku, no i one całkowicie wystarczają, żeby ten obraz udźwignąć, no i żeby był też w miarę napięty. Tylko no, sam proces napinania, gdzie obraz przez jakiś czas był zwinięty. Teraz jak był w pracowni w Skierniewicach, wisiał tylko na tej górnej części, nie był naciągnięty. Wiadomo, że te jakieś takie. no wypracował troszeczkę swój jakiś kształt mm -hmm. i sta będę starał się tak y, zrobić tyle, ile mogę, żeby, żeby do 15 lipca był no już prosty. Y, mm -hmm. Są na to sposoby, to trzeba robić powolutku, ale, ale już jest różnica między tym, co było wczoraj. A co jest dzisiaj? No tak, każdy dzień to jeszcze praca do tego 15 lipca mm. sporo jeszcze pracy przy obrazie. To, że wisi, że już jest umieszczony na krosnach, to dopiero początek całej historii, żebyśmy mogli w pełni walory tego obrazu 15 lipca Państwu zaproponować. Jedna rzecz tylko tutaj jest ważna. W Skierniewicach obraz jest w ramie. W ramie, która zresztą jest oryginalną ramą z Muzeum Narodowego. Tak, tak. Ta rama, znaczy, domyślam się, że obraz, że oryginał matejki miał kilka swoich ram. Mhm. Nie wiem ile nie. nie tu nie, mówimy o ramie powojennej. Tak, to jest właśnie rama powojenna. Wykonana z aluminium. I ona przez około 60 lat. Yy, wisiała z oryginałem. Do 2010 roku, do momentu, kiedy, yy, kiedy nadszedł czas kolejnej konserwacji, no to yy, przy okazji zmiany krosna została zmieniona też yy, rama yy, na nowszą, yy, na taką, która yy, no, jest taka bardziej trochę, może, można powiedzieć, szlachetna wizualnie. Yy, no i tą ramę udało się odkupić w bardzo takiej przyzwoitej cenie. Yy, no, muzeum było bardzo przychylne. Żeby, żeby ta rama dostała nowe życie, także yy, nie zdzierali ze mnie. Zresztą tutaj z pomocą przyszło yy, wtedy przyszła Fundacja Orlen, yy, Fundacja Orlen Dar Serca, która yy, w tamtym czasie wspierała ten projekt. No i mhm. właśnie te, yy, te części projektu, które w tamtym czasie były do, te koszty, które były do pokrycia, to właśnie Zostały pokryte z środków, no i y, potem rama została odnowiona. Tutaj też y, z pomocą przyszła y, Fundacja Lotos. Y, no, to były ogromne środki, bo y, ta rama była zdeformowana w wielu miejscach, były jakieś takie wykruszenia i co z początku, jak ja sam robiłem ten kosztorys, to oczywiście był on y, trochę zaniżony, bo potem, jak przyszło y, co do czego, to okazało się, że jest tyle rzeczy do zrobienia, że Konserwacja to. Konserwacja okazała się du du dużo droższa. Y, znaczy re re renowacja, bo, bo rama ma y, inne kolory. Zresztą ona miała chyba w ogóle kilka wariantów kolorystycznych, była pokryta taką tkaniną i czarną, i chyba jakąś taką bordową miała też złotą listewkę. Teraz jest to kolor indygo i taki indygo i granatowy. No i one całkiem dobrze dzia działają. Dwa za kolory ze sobą połączone, naprzemiennie tak. pojawiające się. Tak, tak. Są, narożniki są właśnie w kolorze indygo. Te elementy, które łączą naroźniki są właśnie w kolorze takim, można powiedzieć, ciemno-czerwonym. I ta czerwień wyszła stąd, że czerwień jest kolorem to kolor królewski. Kolor, który Matejko używał w swoich właściwie w całej swojej drodze twórczej, nadużywał tego koloru, można powiedzieć. Też bardzo dużo używał różnych żółci. Gdzie no, budował iluzję złota, yy, złotych nitek. Yy, no i w muzeum jest ten złoty kolor też, a ja stwierdziłem, że, yy, że ten indygo troszeczkę tak przygasi, yy, wytłumi. Yy, wytłumi, wytłumi. Tak, i, i że, że to będzie takie mniej, mniej rzucające się w oczy. Zresztą rama ma być takim dodatkiem. Yy, no i na takie kolory została pomalowana, no ale wcześniej trzeba było wszystko wyprostować, wyspawać. Jeszcze jedna z tych listew, z tych profili skomplikowanych miała, znaczy dwie, przepraszam, ta poprzeczka na górze i na dole miała 6 ,4 m, 40 więc zostały podzielone na dwie części, i ta górna i dolna. No, i to wszystko udało się wzmocnić, pomalować, i, i to czeka właściwie na kolejną jakąś wystawę, no bo rama robi wrażenie. Jest naprawdę wyjątkowa. Rama robi wrażenie, bo ja to w Skierniewicach sama osobiście stwierdziłam, bo ja byłam mhm. przecież w Skierniewicach, oglądałam ten obraz. U nas niestety ramy Państwo nie zobaczą, ponieważ rama się u nas nie mieści. Nasza przestrzeń pozwala tylko na wyeksponowanie obrazu, tak właściwie można powiedzieć, to jest 5 na 10, o tak, tak w, oczywiście w skrócie. Hmm. O ile centymetrów różni się ta kopia od oryginału Matejki? Ponieważ wiem, że nie można nigdy robić 1 do jednego. Są hmm. jakieś różnice u Pana, y, y, Tak, y, to jest 3,17% jakby wyższy. Mhm. Czyli o, o, jak oryginał ma 4 m, 26,5 cm wysokości, tak kopia ma 4,40 m wysokości. Ale na, na szerokość jest, jest taka sama, jest identyczna. O tych szczegółach będziemy rozmawiać przy następnej mhm. naszej serii pytań mhm. do pana. A teraz powróćmy jeszcze do pana, jako do pana. Rozmawiamy o. Tutaj rozmawialiśmy o Pana pracy, o Pana życiu zawodowym, ale przecież artysta ma też życie prywatne. Mhm. Życie prywatne to żona pianistka. Tak. Y, tan, bo tak ma na imię moja żona, y, Tan poznałem w muzeum podczas pracy y, przy kopiowaniu. Proszę to zapamiętać, tak? proszę to zapamiętać proszę Państwa. Y, I takie rzeczy się zdarzają. Tak jest. I co podeszła do pana, zapytała, co pan robi? No wydarzyło się to w ten sposób, że podczas pracy y, podeszły do mnie dwie y, turystki z Azji, no i y, zaczęły ze mną rozmawiać, y, y, zaczęły mnie pytać, co ja tutaj robię, co ja maluję, dlaczego to maluję. No też nie wiedząc nic o matejce, po prostu mhm. chciały trochę poznać, i y, 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 y to. Y, co to za sala? Mhm. Co to w ogóle za obraz? Co to za historia? No i tak. W jak jedną jak, z jak... nich pan zauroczył. Nie wiem, no ale jakoś tak umówiliśmy się na spotkanie w szatni, no bo jednak byłem w pracy, tak też nie czułem się. Dobrze, jak zasłaniam komuś obraz i jeszcze rozmawiam mhm. przy nim, to dla, dla tych, którzy zwiedzają, no jest to mało komfortowe. Mało komfortowe. Więc poprosiłem y, y, o spotkanie w szatni po 18, kiedy ja kończę. No I tak, tak też się stało. Poszliśmy do szatni, ale y, z rozmowy wynikało, że Tan y, jest pianistką, że studiuje w Warszawie na y, Uniwersytecie Fryderyka Chopina, y, że jest z Tajlandii że ciekawi ją w ogóle ta polska y, kultura. No i to tak zaiskrzyło trochę, no bo y, dużo osób było z Azji, ale tam y, przez to, to co, co mówiła, przez te jej pytania stawiane, no wydała się być ciekawą osobą. Y, no i wymieniliśmy się mailem, y, bo tam chyba za dwa dni wylatywała do, do Bangkoku. I jak wróciła, to spotkaliśmy się na tej kawie. No i potem kolejne spotkanie, kolejne. I no i tak, chyba. Tak. i tak. No i tak. E, Jesteście małżeństwem artystycznym, uzupełniacie się, e, czy m, macie takie e, drogi twórcze, które są zbieżne? Malarstwo i muzyka. E, tak, tak, tak. Znaczy jest dużo jakichś takich zbieżności. E, znaczy na pewno może epoki, które Dan porusza i którą ja poruszałem, czyli na przykład muzyka Fryderyka Chopina, gdzie mm -hmm. no Matejko no, to jest pogranicze romantyzmu i pozytywizmu, a, a, a Chopin to jest romantyk, ale na przykład Matejko grał Chopina mm -hmm. i Matejko swoje kompozycje Budował w oparciu o jakieś rytmy, które mhm. się tam gdzieś powtarzają. No w, może jutro, czy tam pojutrze, będzie okazja, żeby pokazać rytmy w Grunwaldzie. Bo, będzie. Bo, bo o tym pisałem pr pracę magisterską. O, właśnie. I, 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 I tej muzyki jest dużo. I w ogóle Matejko też chciał być pianistą. Znaczy, inaczej. Może nie do końca on chciał, tylko troszeczkę ojciec go namawiał, do, do, mhm. do, żeby poszedł tą drogą, bo z malarstwa się wyżyć według jego ojca nie dało. To ja zap zapytam przy następnym spotkaniu, hmm. czy z malarstwa da się wyżyć też przy okazji. Okay. Czy z malarstwa da się wyżyć, czy z, mu z muzyki da się wyżyć, ale wiem, że żona przychodzi ćwiczyć do muzeum w Skierniewicach, słyszałam? Tak, tak. Muzeum ma bardzo dobry fortepian, japoński Yamaha chyba. E no, wiadomo, no to jest, nie chcę tutaj robić nikomu reklamy, ale po prostu yy, no wspierają ją, yy, udostępniając jej ten instrument. Tan, yy, niedawno miała tam w muzeum koncert właśnie na tym fortepianie. Nawet był ambasador Tajlandii yy, na koncercie. Yy, ale w ogóle Stan nawet mamy taki pomysł, bo pytała Pani o ten. Yy, o tą jakąś taką wspólność między malarstwem, mhm. a muzyką, no to mamy taki pomysł, żeby połączyć Winterreise Schuberta, Schuberta yy, i ona by zagrała yy, te utwory, jest tam kilka części, a ja bym y, po prostu wykonał do tych, yy, do tych kompozycji, kompozycje malarskie. Mhm. Yy, no i jest taki pomysł, yy, może kiedyś uda się go zrealizować, bo yy, Dużo osób łączy muzykę z obrazem, na przykład w filmach się to robi. I tak. jedno z drugim no, powoduje, że, że pobudzanych jest więcej zmysłów. I że jeśli oglądamy obrazy i mamy jeszcze do czynienia z jakąś muzyką, która. E, Koreluje z tym, co tak, widzimy na obrazie. Tak, tak, tak. No to wtedy. A to jest na pewno. Zależy jak to się zrobi, ale jeśli się to zrobi wyjątkowo, no to będzie wyjątkowe wydarzenie. No, my byśmy chcieli to zrobić tak naprawdę wyjątkowo, ale yy, no wiadomo, że to pochłonie jakiś czas i yy, no jednak też musimy myśleć o, o, o tych kwestiach związanych yy, z zarabianiem, bo... Yy, Zbudowanie takiej wystawy, która by miała na przykład mhm. z, z 30 pozycji y, malarskich, do tego tam by musiała poświęcić kilka miesięcy na, na y, dopracowaniu tych utworów, no to i ona poświęca dwa miesiące, i ja na przykład trzy miesiące, czy tam dwa. I... Odwieczne pytanie artystów, z czego żyć? No właśnie, dlatego, no, dlatego y, dopóki się jakoś nie ustabilizujemy, to ciężko będzie budować jakieś takie przedsięwzięcia, y, które nie gwarantują jakiegoś takiego, no, nie gwarantują dopływu gotówki, która no jest tak. potrzebna. <laughs> Rozpoczęliśmy od spraw wielkich, skończyliśmy na sprawach przyziemnych. To może od tych przyziemnych jednak do tych wielkich. Proszę Państwa, Ireneusz Orlewski był naszym gościem, to była pierwsza rozmowa, kiedy przedstawiliśmy Ireneusza jako malarza, jako człowieka. Natomiast na kolejną rozmowę zapraszamy i będzie to rozmowa już o pracy, o pracy, konkretnej pracy nad działem Jana Matejki. Już co nieco Ireneusz nam powiedział, ale to jest zaledwie ułamek tego, o czym chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli jak Ireneusz, jak długo, jak żmudnie pracował nad tym obrazem. O wielu tajnikach tego obrazu przy okazji powiemy. I powiemy, że to nie tylko obraz batalistyczny, to nie tylko bitwa, ale to jest obraz skryjący wiele metafor, wiele przenośni, wiele takich sensów ukrytych, które Ireneusz Rolewski poznał jak nikt. Za rozmowę dzisiaj dziękuję. Dziękuję również. Ireneusz Rolewski, Ewa Hadrian, Dorota Mościbrocka, Marek Semeniuk, Marek Janik, Andrzej Gioroba. Żegnamy Państwa i zapraszamy za tydzień na kolejny Poranek u Hieronima. Również w części poświęcony temu wydarzeniu, które przed nami, czyli wernisarzowi wystawy i ekspozycji wystawy Kopia Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki sporządzona przez Ireneusza królewskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia do widzenia.